la presa. Czy tu robimy w stacji jakiś postój, czy jedziemy dalej? Tu panie mechaniku najlepiej stanąć. Nie, to jest silne. Ile to dali szakowo? 60. Każdy przejazd 20 na godzinę. No także... właśnie wiedziałem. Nie jest ukończone. Ten sam pociąg, więc mogę tylko po numerze jakiś pociąg. Pan po numeru pociągu nie zmienia. Mam nadzieję, że mnie tam nagrywasz. Jeśli poda jakiś numer pociągu, to mu chętnie wbije jakiś, tak bez numeru pociągu nic. Nagrywam. Nic nie zrobię. Dobrze.
i że wracamy, czy jeszcze będzie teraz poszkód? Później się poszkód, będzie pod tym wiaduktem, gdzie to co najmniej. A, i oni chcą dlatego, żeby w czasie, bo ruszyliśmy przed czasem, tak? Tak, żeby po prostu tego... Ale przez te dwudziestki. No, rozumiem, żeby się wyrównać. Tam, gdzie te włosy, gdzie to wszystko, co będzie. Ja nawet zgłoszę dyżurnemu, że tam jeżdżę, jedziemy. Masz pełen razu, nie, bo jeżeli nie będzie tam nie stali tego, bo tak, ale... Ja mu powiem, że będzie jeszcze jakiś tam fotopostój. Może po tym fotopostoju. No, no tak, no bo to jeszcze tak kawałek jest od tego wiaduktu, nie? Ruszymy, będziemy wiedzieli o której. Zaraz się okaże, że znowu się rozlecą we wszystkie strony, a dyżurny będzie siedział jak na szpilkach i do tajki nie pójdzie. Jeszcze będą takie fotopostoje. Na jest tak na 20. Na jest tak na żeby chyba... A, to pięknie było. Nie, żeby jak są F-ki z 20. Dziękuję. Do widzenia. Robić na ten piksel, żeby było ta prawidłowa nazwa. Thank you.
ostatni postój? Pierwszy, ostatni, czy jeszcze będą ze dwa? Najpierw zatrzymamy się pod wiaduktem, a potem zobaczymy, jak organizacja przebiegnie. Nie zdziwiłbym się, jakby przy tamtym budynku dworcowym jeszcze chcieli stanąć. Jeżeli tak, chyba troszkę później wyjedziemy, jak planujemy. Wiemy, tam osobowy wjeżdża jakoś. My tam będziemy musieli manewry zrobić na żagan. Szlabany. Zamykamy, tak. Bo trudno jest je dojrzeć. No bo to złóż jest, nie? Gdyby było tak, to byś widział, ale ten to... Znaczy łatwiej jest, jak zamyka tego, nie ma tych krzyżyc, nie? Ale są te szare podpórki, tak, to się tak zlewa, że... Thank you.
zbliżać. Tak, tak, śmiało. Dobra, okej. Podepnę się pod front. Chyba to się przerywa nagrywanie, jak się podłączam. No drogi polec. Dobra. Jest okej. Robimy takiego fotostopa. Zatrzymamy się pod wiaduktem autostradowym. I na ten wiadukt na obydwie strony są schodki. Ale wchodzimy po tych schodkach po stronie tej, od której przyjedziemy. Ponieważ pociąg będzie cofał i najeżdżał i znowu się zatrzyma pod wiaduktem i wchodzimy szybciutko i wsiadamy i odjeżdżamy. Gotowość 11.20. Tam stajemy, bo są schodki. Tam stajemy, dobrze. Nie według. Chyba nadaje na naszym kanale. Wchodzimy po schodkach, nie schodzimy też po schodkach.
inaczej, to będziecie zjeżdżać, ale na starych gitach. Czy wolno na autostradę, że jest tam ale to do spotkania jest zaraz dalej. Ale przestępny. Ale podobno jeszcze w tym roku coś organizują. No, PRL może tak. Słyszałem. Tylko nie wiem czym. Czymś elektrycznym. Tak. Najlepiej. Wszędzie jest tak samo, wszyscy mają problemy z taborem. Gdzie tak jeździcie, na jakich trasach? W Piasku Pomorskim. No i teraz nasze pojazdy jeżdżą w Wielkopolsce. Cztery sztuki aż. W jakich relacjach? Pożyczone są do Wielkopolski, na relacji Wągrowiec w Olsztyn. To pożyczone? Na Bałteki i w Atenie. No ale pojazdy jeżdżą. A na Śląsku już nie? Nie, była jeszcze. Ten pojazd jest teraz w Wielkopolsce. No i w Lubuskiem. Bieszczady to jemy, jakie są województwo. Nie, no Bieszczady... Lubuskie ja. Mówię, no. A Jelisien, tak. Bieszczady to przecież jest te... Też są dwa emery są to nasze. Jedynka jest 39. Teraz 39 w Łodzi i 15 pojazdów. Ale to są pożyczone przez SKPL. Tak, na potrzeby tych tam pociągów, dla Intercity. No, jak z korzeniami powywracamy. Tutaj to jest jeszcze pikuś. Byłeś w Borach? Nie byłem, ale widziałem. No wiesz mi, że kurde jechałeś, to był fajnie, było fajny las, a teraz nie ma nic. Ja pamiętam koło września, jak przejeżdżałem, też był taki mały lasek, gdzieś tam między tory wciśnięty, a autostradę tam bodajże, czy jakiś dojazd do autostrady. Po przejściu tej wichury też z tego lasu nic nie zostało, kilka kołków. Ale teraz te wichury ostatnie? Te poprzednie, co były takie katastrofalne na Pomorzu szczególnie. A tu taki też taki był jakiś, gdzie taki potrzebny. To taki niby do poletka ma tu, ale... No, ale lepiej dzwonić. A to jest ja chyba podniesienie prestiżu. No tam jak bym się jechał do tej miejscowości Rytel, to była piękna miejscowość w lesie. Aha, no tak. Panie, a teraz jest w polu. Kanał wszystko wybiało. Tam koło Rytla? Ten cały jest po Rytlu. Wszystko, tak? Wszystko... Ja też był w lesie, teraz nie jest w lesie. Był. No jak idziesz, to faktycznie było jakieś leśnictwo, które straciło 100% swojego drzewostanu. No właśnie, może się patrzę, bo nie mam. Ale kiedy to było tam widoczne? Też to było półtora roku temu. Aha. Miało takie płacie lasu, że naprawdę pół puszczy poszło się rąbać. Pociągi wyjeżdżały przez całe półtora roku, wyjeżdżały po tego, wyjeżdżały po dwa pociągu, wyjeżdżały z drzewem. Jeszcze do tego nie, do tej pory nie sprzątnęli. Radio zapytać, ale dużo opcji nie mają już. Jeszcze jakieś postoje?
końcu jelenie pogłuchną i już nie wyskoczą w lesie. Nie pamiętam, po długim czasie wróciłem z Cycheli do ciebie na tej linie, tam właśnie do domu było tak delikatnie, ja przy Cycheli tam zostałem, gdzie masz tam tych... Przez co masz pewność, bo tam chłócie, żeby ci schodzili z torów, nie? Mm-hmm. Wróciłem do siebie, to taki od razu, że jesteś chłócią. I co się znam na tym? Chyba kurwa jakiś nowy wrócił. Weź się do kabiny, do ciebie, nie? No później. Czego tu my znamy? Słyszeliłeś się, trochę tam pojeździłeś na terenie i się było inaczej, od razu. Aha. Patrzcie, wskaźniki wskaźnikami, a potrafi być jeden top, drugi top, trzeci top, przejazd, no. Top kolejny. I jak to nie zgłupieć, który do czego się odnosił? Nie bez powodu te 3 km są w rozporządzeniu. Zaraz to są te przejazdy A. Zabudowania, tamtej kolejny, nie? A, przy dwa coś tam jest, pierwszy? Za prawym tym łukiem. Kurde, ta widoczność tutaj. Latarnię opalaną słońcem i wiatrem to sobie postawili. Seweryn, chodź na chwilę zobacz tego do swojego pro. Mówiłeś, tam będzie już tego usłyszany przez was, czy jak? Następny? Za tym będzie następny. Za łukiem, tak? No, no. Ej, kierownik. Nie nagrywasz, to pójdźmy na minutkę. Zdziwieni. Niespodzianka. Jest lekko pod górkę. No i za tym będzie dopiero nie ten, tylko no, za tym będzie następny. Że tak i tak wszyscy nie wyprysną pojazdu i co? No na pewno, że... Będzie musiał sobie postój. Przejeżdżają i to szybko, tak, powiem. Tak, w sumie jeździć to szaleją, bo nie patrzą na znaki, mają to w dupie. Tak. A, jak to w Polsce. Thank you.
kategoria A. Ale tak dziwne, bo na A strzeżonych nie ma krzyży. Ani na B, ani na A. No ale to są tylko krzyże. No właśnie. No kierowca nie wie pewnie, jak jedzie z drogą, co to jest za kategoria. Nie będzie. No nie wie. W ogóle nie wie. No. O. Panika. Przejechał, ale krzyż go zobowiązywał, bo no, powinien się zatrzymać. Jeśli mieści pociąg, tak, bo krzyż tam wyraźnie jest napisane, że mógł przy... O! No. I tak właśnie tu jeżdżą, tu jest najgorsze właśnie, tu, tutaj bez pilota to zostaje. Wszystko w porządku. To się tu woła Jankowa? Wystarczy? Jankowa wystarczy, pewnie, że tak. Powiedz mu się zbliża do tarczy. Jankowa J77228, zbliżamy się do tarczy. Jankona przyjąłem. Już będę podawał pierdolę. Dzięki. Zostało teraz te pół pary między Lastrzowicami a Wyszucinek? Czy nie ma? Jakie pół pary? No tam tak jak pół pary były w jedną stronę. Chyba w stronę. Laskowicie Wyszucin, o to ci chodzi? Wyszucin, a tak, Laskowicie. Laskowicie, no tam jest jeździ tylko piątki i tego. I ale w jedną stronę, czy w obie? W jedną stronę. No mówię, pół para. Nie, czyli... Czy w obie? Inaczej, czy jest tak, jedna para? Bo nie, są, jest jedna para. 77228, wjazdowy podany. To widzisz? Tak, widzę, dzięki. Stopy są, a widziałeś jak staną. Co, to nie było tak, że to było pół pary, w jedną stronę. Się śmieli wszyscy. Słyszałem, wiem, że przez rozmiar 40 maksymalnie, nie? Tak, słyszałem taką prędkość, mam teraz, tak będę jechał. On podejdzie do nas z rozkazem. Powinien tutaj być zgodnie z planem 12.27. Zaraz potem bym przestawił was i moglibyście jechać na szatę. No dobrze, dobrze. Dziękuję.